Okej, mamy Tigera 8 i pokażemy, gdzie trzeba smarować amortyzatory. Wiech uczynić honory. Tutaj lokowanie produktu, to jest akurat Smart Brunox. Nie musicie używać Brunoxa, macie jakieś innej firmy, nie wiem, K2 i tak dalej, tam jest masa tych różnych takich sprayów rowerowych. Może być smart silikonowy, do amortyzatorów też się nadaje. I teraz tak, o co chodzi? Trzeba smarować, nie smarujemy samej sprężyny, bo to nie ma sensu, ona tutaj na pewno nam nie trzeszczy. Jeżeli nam coś trzeszczy, to trzeszczą nam elementy, które łączą amortyzator z konstrukcją. Pryskaj, wiecho. O, dlatego tutaj aplikujemy smar. I aplikujemy smar tutaj na te właśnie przeguby. O, tutaj na ten przegub i tutaj na element właśnie właśnie tutaj na ten przegub, widzicie? Nadmiar smaru zaraz wytrzemy ręcznikiem papierowym i z przodu podobna sytuacja. Tutaj jeden przegub, druga strona. Czekaj, sobie kamerkę zostawię, dobra. Tutaj śruba łącząca i dół, tak jak tam, nie wiem czy widać z tej strony, jeszcze raz pokaż to dokładnie. O właśnie, chodzi o to, żeby w tym miejscu było przesmarowane, w tym miejscu i od góry śruba. I nie ma prawa nic szczypieć po takim przesmarowaniu. Dobra, dzięki.